Jaka jest największa bolączka organizacji szerzących ideę ekonomii społecznej? Przekonanie ludzi, że warto angażować się w inicjatywy, które być może nie przynoszą im korzyści materialnych, ale mogą na przykład dać sporo satysfakcji. O tym, jak to zmienić i jakie szanse dają inicjatywy społeczne, dyskutowano dziś w Jastrzębiu Zdroju. Inicjatywy społeczne, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, instytucje pozarządowe czy wspólnoty socjalne – to wszystko składa się na tak zwaną ekonomię społeczną. Połączenie biznesu, gospodarki, przedsiębiorczości z grupami takimi oddolnymi, z organizacjami pozarządowymi mogą przynieść wspólnie coś naprawdę dobrego. Ja myślę, że nasze społeczeństwo jeszcze nie jest na tyle gotowe i na tyle wyedukowane w tym zakresie, aby podejmować takie dość poważne inicjatywy i przedsięwzięcia właśnie z zakresu ekonomii społecznej. Trwająca dziś i jutro w Jastrzębiu Zdroju konferencja ma właśnie pomóc przybliżyć ludziom możliwości, jakie niesie ze sobą taka działalność, czasem mylnie kojarzona z czynem społecznym okresu PRL-u. Próbujemy budować, bo to się ładnie nazywa kapitał społeczny, ale najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, żeby ludzie mieli ochotę zrobić coś dla innych ludzi, z potrzeby, a nie dlatego, że dostali za to pieniądze. Jak to zrobić? Jednego złotego środka nie ma, ale każdy ze społeczników ma swoje doświadczenia na tym polu. My na co dzień, walcząc z tą działką ekonomii społecznej, borykam się z wieloma problemami i gdzieś tam komuś się któryś z tych problemów udało rozwiązać, czy udało pokonać, więc czemu się tym nie podzielić, tak? Po co mamy wyważać otwarte drzwi? Wsparciem dla tego typu działań bez wątpienia jest samorząd terytorialny, od którego podejścia do inicjatyw społecznych często zależy ich powodzenie. Można powiedzieć, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, w której jednostką taką jak Ośrodek Kultury kieruje stowarzyszenie, więc to jest taki ewenement na skalę krajową, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo się cieszymy, ponieważ ten zameczek naprawdę się rozwija, ma mnóstwo, że tak powiem, ma bardzo dobrą ofertę dla mieszkańców. Powraca więc stare przysłowie: dla chcącego nic trudnego.